te windy nie obsługują tylko czwartego piętra, obsługują piętra do 27. Tak jak powiedziałam, mamy tutaj ponad 100 użytkowników. Oczywiście nie mówię o takich użytkownikach typu teatry czy Pałac Młodzieży. Tutaj mamy 6 plus 2 boczne. Akurat jest 10 do obsługi tej części wysokościowej. Plus jeszcze 2, 12. Plus jeszcze 2, 30-kowe. Także no jednak ten korpus główny, tą część biurową obsługuje 12 wind. Z kolei te boczne windy dojeżdżają do 12 piętra. Także czasami niestety trzeba poczekać. Jesteśmy teraz w sali gotyckiej, sali na 30 piętrze, która posiada taras widokowy 30 piętra. Znajdujemy się 114 metrów nad poziomem ziemi. Sala gotycka. Jest to sala, która nie była w planach, pierwszych planach architektonicznych. Zresztą taras widokowy również nie był planowany jako taras widokowy, na którym mogą przyjeżdżać turyści, na którym mogą przyjeżdżać turyści i podziwiać panoramę Warszawy. Pierwotnie miała być to tylko kafejka, kawiarenka pod iglicą, natomiast ze względu na bardzo duże zainteresowanie odwiedzających, wszyscy, którzy przyjeżdżali do Warszawy, tak jest teraz do tej pory, bardzo chętnie przyjeżdżają do Pałacu Kultury i wjeżdżają właśnie na taras widokowy, żeby obejrzeć panoramę Warszawy. No dzisiaj mamy pochmurny dzień, jest mgła i ta panorama jest bardzo słabo widoczna. Niemniej jednak taras widokowy, szczególnie w okresie letnim, cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Przez te 3 miesiące letnie, czerwiec, lipiec i sierpień, taras odwiedziło 150 tysięcy osób. Taras widokowy 30 piętra to nie tylko najwyżej położony punkt obserwacyjny Warszawy, dostępny dla turystów, dostępny dla publiczności, to także miejsce, z którego wiele osób, dokładnie 7, dokonało swojego żywota. Mieliśmy w sumie 8 samobójców w Pałacu Kultury. Pierwszym z nich był Francuz Paul Kaverman, który uznał, że jednak pałac jest bardziej dostojnym miejscem na popełnienie samobójstwa niż wieża Eiffla. Ostatnim samobójcą był pracownik Polskiej Akademii Nauk, który wyskoczył właśnie z 27 piętra za zwolnienie go z pracy z powodu, znaczy powodem do popełnienia samobójstwa było prawdopodobnie zwolnienie go z pracy za udział, za współpracę w Solidarności. Poza samobójcami mamy także ofiary Pałacu Kultury, a właściwie są to osoby, które zmarły podczas budowy. Było ich 16, było dwoje małych dzieci, ale były to dzieci, które zmarły, były to dzieci robotników Pałacu Kultury i Nauki. Osoby te wszystkie są pochowane, mówimy tutaj o robotniczych radzieckich, pochowani są na cmentarzu prawosławnym na Woli.